Dobra, słuchajcie, szybkie śniadanie, bo już jestem tak głodna, że za chwilę normalnie usłyszycie burczenie w moim brzuchu. Tutaj parzy mi się melisa z... Nie, pokrzywa z melisą. A tutaj jest sałatka jarzynowa i kanapki. Powiem wam, że nie bawiłam się w ogóle nawet w przekrawanie tych kanapek, tylko tak po prostu szybko hapnę i lecę do... co ja teraz? No chyba skończę ten obiad, bo w zasadzie gotuję na dziś i na jutro, a to są dwa różne dania, nawet powiem wam trzy, ale ja nie lubię gotować w sobotę, więc więc będę miała po prostu na jutro gotowe. I robota głupiego, tyle co wymyłam kuchenkę, smażyłam mięcho na jutrzejszy obiad i się napryskało, także tylko tak przetarłam, co widać zresztą. Tam gotują się ziemniaczki do zupy ogórkowej. Tu już mam starte ogórki. Zostawiłam sobie też tę wodę, że gdyby to było mało kwaśne, to sobie po prostu jeszcze doleję. Także tak się to dzieje. Tu tak mówię na jutro, bo na pewno coś z zupy zostanie. Brian mi jeszcze teraz zrobił mięso. Boże, ciasto na naleśniki. On już tu wychodzi z patelnią. Za chwilę będziemy smażyć. Także jest pomoc i idziemy na cztery ręce. Wychodzę z kuchni, co by Brianowi nie przeszkadzać, bo on te naleśniki piecze. Zabieram moją lawendę, którą dostałam też od Briana w zasadzie, bo kupił mi ją, wracając z wieczornych wojaży. On wtedy, jak tę ziemię kupowaliśmy, to widział, że ja ją obejrzałam i odstawiłam. A odstawiłam, bo słuchajcie, szkoda mi było 15 zł. A tu proszę bardzo, wieczorem tego samego dnia mówi: mamo, proszę to dla ciebie, widziałem, że ci się oczy zabłyszczały, jak na nią patrzyłaś, więc fajnie, miło, że dziecko zauważyło. Tu już posadziłam moje żółtki, nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywają. Wsadziłam dwa i mam nadzieję, że fajnie będzie wyglądało właśnie na takiej, w takiej wiszącej doniczce. Nadal wciąż jeszcze nie posadziłam tych widoków, bo po prostu się boję jeszcze, że jest za zimno. Muszę rozsadzić moją sałatę, która ma mego ciasno, no i oczywiście muszę tu trochę wyplewić. Mąż wczoraj zamontował mi dwie takie półki, muszę się odsunąć, żebyście cokolwiek z tego widzieli. O, dwie takie półki i ja sobie mogłam tam właśnie dać moje nawozy i wtedy nie przestawiałam wszystkiego, nie biegałam gdzieś tam po kotłowniach, tylko teraz już mam wszystko pod ręką i posadziłam też tak do doniczek, ale powiem wam, że jeszcze coś mi się zdaje, że tu jest za ciasno i tego gościa będę musiała wysadzić. Bo jak się to rozbuja, to mi to po prostu zdusi, po prostu zaszalałam, o tak myślę. Tak, i tu jest druga doniczka, tutaj myślę, że już tak to zostanie i że już tak będzie rosło. Tu jeszcze do dużej doniczki wsadziłam tego gościa, a tu wygląda to tak, na razie czeka na powieszenie. Tu moje cukinie, które bidą, wychodzą, nie wiem, jakoś to tak wszystko. Muszę w ogóle wetknąć, bo widzę, że wypłynęła na przykład ta. I co, i nic tu więcej się nie dzieje, tu mi wychodzi właśnie tak bardzo gęsto, bym powiedziała, moja mieszanka goździków. A powiem wam, że moje goździki w ogródku coś zanikły, nie wiem. Szału nie ma, tyłka nie urywa. Także to jest tyle moich prac, no bo tu jeszcze wsadziłam, o, fiduś. Jeszcze te, to też będzie właśnie w tych wiszących chyba z przodu domu. No i gdzieś muszę jeszcze ulokować moją lawendę. Pełne, czerwone. No nie, no ja już więcej nic nie chcę. Takie bym chciała. A fajne jest to, że one się rozkwitają wszystkie w różnych porach, także mam, coś się w tym ogródku dzieje, nawet kwitnie mi mlecz, słuchajcie, patrzcie jaki wielki, moje króliki z zeszłego roku, ależ one by się cieszyły. No ale tak, nie, dopilnowałam, urósł, Emily się podoba, teraz mi nie da go usunąć, więc rośnie sobie tu zaraz, a fajnie wygląda, bo się komponuje i coś tam się dzieje, widzicie? No, nie wiem, co ten Fidek nam wyczuł. Hej, Fido! No te też są majestatyczne, bo ten kolor też jest taki nieoczywisty. Zobaczcie. Niezapominajka dała czadu. Kwitnie na całego. Ja nie wiem, te niezapominajki, to ja pamiętam, jak je do wody, do stawów, do kanałów wchodziłam, żeby troszeczkę ich zerwać. A zobaczcie, te wyglądają tak, ale już widzę, że tutaj też się coś dzieje i dzieje się, dzieje pięknie. Zobaczcie, jaka to mieszanka. Jeden bo jeden, ale za to cudowny, no piękny jesteś, gościu, piękny. Te też jeszcze będą, ale też są takie maluśkie. Dobra, słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że zmokłam jak kura, bo byłam po Emilię. Rowerem mi się zachciało jechać, no i pojechałam. To, co słyszycie, to jest Fido, on tutaj próbuje wejść na łóżko. Ale
Wykorzystuję Briana, bo on trzyma statyw z telefonem. Pies nam utrudnia, ale chciałam Wam pokazać parę moich wczorajszych łupów. To nie jest nic wyprasowane, to jest więc tylko z suszarki, ale nie chcę mi się, szczerze powiedziawszy, dzisiaj ich prasować. Nie widzę sensu nawet, bo i tak ich na razie nie będę ubierać. Wylądują w mojej garderobie i tak się ze mną. Także robota głupiego. A ja dzisiaj miałam dość roboty głupiego. I tak, pierwsza rzecz to jest taka koszulka dla mnie. Żółta, piękny, cytrynowy kolor. Bardzo elegancka przez to, że właśnie ma takie dodatki, wykończenie czarne, małe, jakiś tam złoty guziczek z tyłu. Też jest guziczek, czy to jest jakaś firma, to nie wiem. Nie, zmazało się. No, zmazało się. Fidolfik. Także tak wygląda. Idziemy, brałem na dół. Kolejna bluzeczka to jest Atmosphere. Tym razem takie, ja mam jakieś takie wiosenne te kolory mi się wybrały. Z Atmosphere taka koszulka z jedną kieszonką. No mówię, że to jest wszystko zmięte. Jak to odfrasuję, to na pewno o niebo lepiej będzie wyglądało. Nasz pies za chwilę zatrze sobie paznokcie. Tym razem to jest właśnie Atmosphere i to jest rozmiar 38. Ben, odezwij się do niego. Może wyjdzie. Tutaj mamy takie morelkowe spodnie. Słuchajcie, urzekły mnie. One miały, jak widać, kant. I nie wiem, czy ja będę miała odprasować ten kant, bo wyglądały z nim rewelacyjnie. Bardzo, bardzo ładnie. No i dobra, w las i pies. Życie. Także, ja będę musiała o tą listwę skrócić, bo niestety są za duże, ale są piękne, opływające, bardzo, bardzo mi się podobają. Trochę prześwitują, no ale wiecie, pod spód bielizna, już zapomniałam, jak się nazywa, nieważne, bezszwowa. Tutaj są spodenki czarne, takie z zakładkami, bardzo znowu eleganckie, nie takie, wiecie, shorty zwykłe. I one nie są na mnie obcisłe, absolutnie, one są fruwacze, mimo tego, że to jest rozmiar 34, tak jest, Mojito 34. I one są takie niby czarne, ale, no niby czarne, ale mi się zdają takie trochę jakby granatowe, tak gdzieś zalatują. Tu jest bluzeczka z Intenso, Inextenso, nie wiem. W każdym bądź razie z taką falbaneczką, też właśnie taki fajny, wiosenny kolor. Także tak, tu są dwie pary, nie, Zusicku, dwie pary spodenek dla Filipa. Powiem Wam, że bardzo fajne, nie, w ogóle nie zniszczone te spodenki, w rozmiarze 158. Tu są kolejne, proszę Pana, przylek Pan. Kolejne spodenki popielate, też bardzo eleganckie, także będzie miał chłopak, nie wiem, czy to się odwija w ogóle. O, odwija się, mają takie, no dobra. Takie właśnie zakładki porobione, też fajnie, bo takie uroku i takiej elegancji to dodaje. I ostatnia rzecz, czyli taka koszulka ze srebrną nitką. Niby złota, ale srebrna nitka wpleciona z takim małym golfikiem. I ona już jest bardzo przylegająca. Myślę, że fajnie by się komponowała z tymi właśnie spodenkami. Już to czuję, bo ona jest obcisła też, no fajnie by to wyglądało. Także takie całe moje łupy, a ja wiem, że Wy czekacie na rozdanie i na to, co do Was przygotowałam, także widzimy się za chwilę. W tym momencie Brian daje nogę. Aha, i tutaj mam tak, to, co dla Was przygotowałam, to sorki za te ciuchy, ale już nie będę ich teraz wynosić nigdzie, bo bym znowu je czasnęła, chcę je odwiesić do garderoby, więc może je tak trochę odsunę. I pokażę Wam tak. Mam dla Was kosmetyczkę. No śliczna, znowu taki morelkowy kolor, bardzo, bardzo świeży, taki wiosenny, z Hebe kosmetyczka. Tak jest, wszystko jest nowe. Zresztą jak zawsze. Proszę bardzo. Dla Was dwie, w zasadzie to cztery maseczki, no bo to są takie podwójne maseczki. Jedna konopia, drugie ompuncja. To są maseczki z Biedronki. Kolejna rzecz to jest pomadka z Catrice. Aga do góry nogami, proszę bardzo. Champings, ale to strasznie źle zoomuje. Rose, taka bardzo nudziakowa, znaczy nudziakowa, delikatna. Bardziej jak masełko. Mój ulubiony, jakże ulubiony tusz do rzęs. Proszę bardzo, Eveline żółty. Kolejna rzecz to coś, co widzieliście już w poprzednim, gdzieś tam w filmie się przewinęło, że dla Was kupiłam, czyli cienie z Miss Sporty w takich ładnych kolorkach. I tu jest. Drugie są cienie, tylko już w innych kolorkach. O, odbija się. O tak, to są rzeczywiste kolory tego.
Teraz to ładnie pokazuję. Tutaj mamy, proszę bardzo, róż z Catrice. Bardzo ładny. Tam Brian coś rozmawia z Emilią. Takie kolorki, więc myślę, że fajnie to będzie wyglądało po nałożeniu na buźkę. A teraz... Ej, co ja z tymi kolorami teraz? No, wiosny mi się tak chce, tak delikatnie. No, będziemy musiały odsłonić stopy, więc paznokcie należałoby pomalować. Ja takie lubię kolory. Lubię też czerwienie, ale to tak zawsze świeżo wygląda. Także taki lakier do paznokci, czy to już jest tyle? Tak jest, proszę Państwa, to już jest tyle. Także mówiłam, że to będzie małe rozdanie. W sumie jakby tak policzył, to wiecie jak to teraz jest, że wcale nie jest, jeśli chodzi o kasę, takie małe, bo co by nie kupił, to i tak kupę kasy trzeba wydać. Także takie rozdanie poleci do Was i za chwilę coś więcej o zasadach, choć w sumie te zasady zawsze są takie same, także kto już zna, to wie, a ja za chwilę mówię dla tych, którzy są tu pierwszy raz, żeby wszystko było jasne. Mam bardzo dobre odczucie z dnia wczorajszego. Po pierwsze, zostałam bardzo miło obsłużona. Dziewczyny są młode, mimo tego nie stoją za kasą albo nie słychać od drzwi, czy mogę w czymś pomóc, tylko faktycznie jak widziały, że ktoś ma jakiś problem, podchodziły i bardzo rzetelnie obsługiwały, uśmiechnięte. Powiem Wam, że makijaże miały pięknie zrobione, naprawdę mocno dobrane. W sensie nie, że mocne, tylko bardzo dopasowane wszystkie. No to wiadomo, jak siedzą w tym, to też muszą wyglądać, ale no miło jest popatrzeć na młode twarze, które nie są mocno wymalowane. W ogóle, że są cienie tych podkładów niedobrane, odcinające się absolutnie. I właśnie, że nie ma tej tapety takiej, a wszystko wygląda bardzo świeżo i spójnie. Pani też poleciła mi podkład, za chwilę Wam pokażę, jaki podkład mi poleciła, jaką zresztą mam dzisiaj na twarzy. Sami ocenicie, jak to wygląda. Bardzo delikatny jest. Na pewno nie jest to nic kryjącego takiego na maksa. Ja chciałam, żeby to było coś rozświetlającego. Wracając do Hebe, ja myślę, że warto by było teraz zerknąć, dziewczyny, jeśli czegoś potrzebujecie, coś Wam się skończyło, to teraz naprawdę duże promocje w Hebe. Duży wybór i myślę, że dziewczyny są chętne do pomocy, przynajmniej u nas naprawdę byłam mile, ja tam zawsze jestem mile zaskoczona, bo one zawsze same próbują coś doradzić, coś podpowiedzieć i nie ma problemu, że ja na przykład zmieniłam zdanie, że ten podkład mi się zdawał za ciemny, pani pokazała dwa, po czym poczekałyśmy po prostu chwilę, czy on się nie zmieni, bo czasami wiecie, jak one tak wpadają w na przykład pomarańcz, więc odczekałyśmy i zmieniłyśmy, mimo tego, że ona sugerowała inny, ja się uparłam, wzięłam swój kolor i przy tym już zostałam, nie było żadnego odczucia, że wiecie, foch, wie lepiej, nie? Nie, absolutnie, ona powiedziała, że faktycznie mam rację, że chyba to lepiej wygląda. Poza tym ona tam jeszcze sugerowała, żebym wzięła sobie drugi produkt z ich firmy, że wtedy będę miała w promce. Zresztą to, co Wam kupiłam razem właśnie z tą kosmetyczką, też było w promocji. Także tylko te cienie nie były, one były chyba z Rossmana brane. A reszta cała była zakupiona w Hebe. Dziś jest piątek, ja kupiłam to wczoraj, czyli w czwartek. No i wiadomo, że te maseczki były z Biedronki. Także ja Was odsyłam do Hebe, jeśli czegoś, jakiegoś kosmetyku potrzebujecie. Druga sprawa to zasady mojego konkursu. Słuchajcie, ja Wam po prostu chcę to dać, więc napiszcie tylko, biorę udział. No i oczywiście tam, jeśli chcecie jakiś komentarz do filmu, to możecie od razu napisać też. Ale właśnie ja wymagam, żeby były te słowa biorę udział gdzieś tam przeplecione, czy samo biorę udział. Bo ja wiem, że nie wszyscy chcą brać udział w rozdaniu i nie chciałabym, żeby właśnie taka sytuacja nastąpiła, że ja kogoś wylosuję, a ten ktoś tego nie chce. Też szanuję takich widzów, aczkolwiek, no słuchajcie, ja to przygotowuję dla Was. Mam z tego dużą radość i chciałabym, żebyście sobie właśnie wzięły. Staram się wziąć zawsze rzeczy takie, żeby były takie uniwersalne, nienachalne, bo tak nawet kolor tej kosmetyczki były, bardzo dużo było ich, ale zdecydowałam się na coś bardzo delikatnego, wiosennego, takiego świeżego. Także tak, musicie być subskrybentami mojego kanału. Wiadomo, że nie wysyłam poza teren Polski, więc jeśli jesteście z zagranicy, to podajecie adres Polski do wysyłki. Pamiętajcie o łapkach w górę i za tydzień będzie, za tydzień w piątek będzie ogłoszenie wyników. No, w piątek to zrobię tak, żeby przez weekend się ktoś zgłosił. Jeśli się nie zgłosi, to w poniedziałek będę kolejną osobę losować, bo ja nie lubię czekać na to, żeby
oddać to komuś. Ja chcę, żeby było wylosowane, zaadresowane i wysłane. Także nic, tylko po prostu brać. I wzięłam sobie teraz podkład z Gosza, on też teraz jest na promocji. Ja mam go w odcieniu 12, czyli naturalnym, malusi i chudziutki. Także teraz taki będziemy, nie miałam nigdy, nie miałam, pani mnie namawiała. Tak, tu jest mój pies, który nie odstępuje mnie na krok. Namawiała, bo teraz mają właśnie w dobrej promocji, w dobrej cenie, więc czego nie? Bo jest szansa wypróbować, to go wypróbuję, nie płacąc całej sumy, także będziemy testować. No, dużych testów to tutaj nie będzie, bo to naprawdę jest malutki. Poczekajcie, ja Wam pokażę względem tej kosmetyczki. Zobaczcie. O! To już tak powiem Wam w ostatniej chwili, bo ja już tutaj siadam do montażu tego filmu, ale przypomniało mi się, że słuchajcie, ja mam taką właśnie pomadkę, jak Wam tam pokazywałam w rozdaniu, tylko ja mam mocniejszą. To jest 0,30, tam Emilia rozmawia z Brianem. I pokażę Wam ten kolor. One są naprawdę takie masełkowate. O, widzicie? Także taka jak ochronna, ale ta ma akurat kolor. Tamta jest bardzo delikatna. Ale co chcę Wam powiedzieć o tych plomkach, że ja ją teraz dla Was kupiłam za 8 zł, a wcześniej była za 15. Także no, wiecie, teraz plomki to są naprawdę rzeczy, na które się patrzy, rozgląda. Także ja Wam daję znać, że warto by było zerknąć, bo ja z tego nic nie mam. To jest tylko tyle, że ja chcę dać Wam znać, że są promocje w Hebe. Słuchajcie, nie będę przedłużała. W tym filmie to już wszystko, pewnie będzie krótki, ale ja naprawdę chciałabym poświęcić dzisiaj czas dzieciom, bo już jest cała trójka w domu i chciałabym, widzę, że przestało padać, ja tak zerkam za okno, wyszło znowu słońce, więc mam nadzieję, że będzie uda nam się wyjść na zewnątrz, na pole, choćby nawet tą kawę wypiję z dzieciakami, porozmawiam, pośmieję się. A Wam dziękuję za to, że słuchajcie, odzywacie się do mnie pod komentarzami u innych twórców. Kiedy ja tam piszę na przykład u Asi Pienkowskiej, ktoś tam się do mnie wita. Napisałam też u Moni i właśnie Kasia się do mnie tam odezwała i też tam pisze. Także to jest naprawdę bardzo miłe, że nie obchodzicie, że nie udajecie, że mnie nie znacie, że przychodzicie też u innych twórców się przywitać. Coś tam pośmiejemy, pogadamy. Także to jest naprawdę dla mnie świetne uczucie, że jest tam ktoś, że ktoś mnie tam rozpoznał, ktoś mnie tam pamięta, nie tylko wchodząc na mój kanał. Także bardzo Wam za to dziękuję. Proszę Was, żebyście wzięli udział właśnie w tym rozdaniu, bo to jest rozdanie dla Was. Życzę Wam miłego weekendu, słonecznego weekendu. Ja wiem, że deszcz jest potrzebny, ale może niech pada nocami, tak jak ja to zawsze mówię. Niech leje nocami, a w dzień świeci słońce. Także tak, dajcie znać w komentarzach, jakie macie plany na weekend, pewnie jakieś grille będą, może jakieś wyjazdy. To zawsze dla mnie jest taka podpowiedź, jak można spędzić czas. Także do zobaczenia w komentarzach. No i pamiętajcie, żeby wziąć udział w tym rozdaniu, musicie być subskrybentami. Ja będę sprawdzała, czy subskrypcje są otwarte. To była zasada bardzo stara, bardzo... W sumie jest od początku, ja już za chwilę będę miała 2 lata na YouTubie, także pamiętajcie, sprawdzamy subskrypcje. I w piątek za tydzień losowanie... Myślę, że warto, no jak jest coś darmowego, a w tych czasach jest ciężko o coś darmowego, a to ode mnie dla Was jest za darmo, bo nawet subskrybując nie musicie, za żadne subskrypcje się nie płaci, także wbijajcie, subskrybuj i do zobaczenia po weekendzie, czyli w poniedziałek.